Trenerze, wprawdzie to tylko mecz sparingowy, ale gratuluję zwycięstwa. W pierwszym meczu, że tak powiem, w Płotach, no, nie wyglądało to jeszcze tak dobrze. Natomiast no, dzisiaj przede wszystkim było widać walkę i zaangażowanie w chłopakach. No tak, no, są małe perypetie w klubie. Pierwszy sparing gdzieś tam może na mnie wyszedł, w drugiej już zaczęliśmy pracować nad techniką, taktyką. Zespół powolutku się cementuje. Myślę, że z meczu na mecz będzie lepiej, aczkolwiek mówię, jest to stało mało czasu tej naszej trzeciej ligi. Ja jestem optymistą, myślę, że ci chłopcy młodzi i wsparci starszymi, kilkoma starszymi zawodnikami, myślę, że podołamy trzecią ligę. Przed nami w piątek kolejny mecz kontrolny i tak naprawdę chyba najważniejszy w tym okresie przygotowawczym, bo gramy z rywalem, którym przyjdzie nam się zmierzyć na ligowych boiskach. No dokładnie, to jest taki sparing, że no, trudny rywal, o tak powiem, tak? Idziemy od razu na głęboką wodę, bo rzeczywiście Pogoń Szczecin, no to trzecia liga to dosyć mocny zespół. Dla nas to będzie takie mocne przetarcie. Zobaczymy, w którym jesteśmy miejscu tak naprawdę, na czym musimy pracować, czego nam brakuje. Ale tak jak powiedziałem, no, my nie pękamy, wychodzimy na mecz z Pogonią odważnie i tyle. No. Ci chłopcy dostali szansę, mają się pokazać w tej trzeciej lidze. A co nam się uda wygrać, no to jest nasze takie wspólne, będzie jakiś tam sukces. W podobnej sytuacji jak nasz klub, jest też parę innych klubów w tej lidze, bo i Gwardia Koszalin ma swoje problemy, i Mieszko, które też by wygrało swoimi. I to pokazuje, że tak naprawdę grając z takimi też rywalami, mamy też szansę na punkty. No oczywiście, że tak. No, sytuacja po tym koronawirusie była trudna, bo część tych zespołów w trzeciej lidze ma też problemy finansowe. My też mamy jakieś tam drobne swoje problemy, bo tak jak powiedziałem, no, zespół praktycznie się posypał. Ten, co był wcześniej na wiosnę, na jesień. Teraz jest nowy zespół, młody, tak jak mówię, zbudowany na kilku starszych zawodnikach. Życie pokaże, co będzie się działo w lidze, no bo tak jak mówisz, że no, tam jest też kilka zespołów, które gdzieś tam też brakuje tych ligowców, ale tak jak powiedziałem, trzecia liga właśnie jest dla takich chłopaków, 18-19-latków, to jest taki fajny poziom, gdzie mogą się pokazać, a jak się pokażą, no to droga jest do pierwszej, drugiej ligi, do ekstraklasy, także myślę, że powinni być dwa razy motywowani, żeby grać w tej naszej trzeciej lidze.